Rynek metali szlachetnych zawsze był podatny na emocje, trudno bowiem całkowicie wyzbyć się emocji wobec królewskiego metalu, który na przestrzeni wieków był powodem niejednego ekstremalnego wydarzenia. Obecnie takie emocje także zdają się szaleć i zaczynamy popadać w skrajności. Jeszcze nie tak dawno ekscytowaliśmy się danymi pokazującymi, że w 2022 roku Polacy zakupili rekordowe 18 ton złota, co pod tym względem uczyniło nas jednym z największych europejskich rynków. Zrobiłem o tym osobny materiał, do którego obejrzenia oczywiście zachęcam. Link macie w prawym górnym rogu. Minęło pół roku i nastroje zmieniły się prawie o 180 stopni. Już w lutym pojawiły się głosy, że styczeń dla branży metali szlachetnych był bardzo słaby. Nastroje nie poprawiły się po zakończeniu pierwszego kwartału, który miał być dużo gorszy niż pierwszy kwartał 2022 roku. Tutaj jednak porównanie jest mało zasadne, bo w lutym i marcu 2022 roku ludzie rzucili się na zakupy w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Pierwszy kwartał 2023 roku nie był w stanie pochwalić się takim wydarzeniem, nic więc dziwnego, że było spokojniej. Problem w tym, że sprzedaż podobno wcale nie ruszyła i po słabym kwietniu oraz maju przyszedł fatalny czerwiec, gdy sprzedaż zamarła. Warto jednak zaznaczyć, że te informacje nie są żadnymi oficjalnymi danymi lub oświadczeniami konkretnych podmiotów. To bardziej plotki i niezweryfikowane opinie, które pojawiają się w różnego rodzaju materiałach w mediach społecznościowych lub w dyskusjach na forach czy Discordach. Aby wyrobić sobie bardziej obiektywne zdanie na ten temat, zdecydowałem się wykonać pewien eksperyment, który może nie dostarczy danych na temat całego rynku, ale będzie na pewno bardziej miarodajny niż powtarzanie plotek i niezweryfikowanych komentarzy. Otóż tak się składa, że od przełomu lat 2018-2019 regularnie robię zakupy u jednego z największych polskich dealerów metali szlachetnych. W swoim archiwum mam więc daty i numery wszystkich swoich zamówień od początku 2019 roku do końca czerwca 2023. Mogę więc w łatwy sposób sprawdzić, jak na przestrzeni tego okresu zmieniała się dynamika przyrostu liczby zamówień. Oczywiście numery zamówień nie mówią tylko o zakupach złota, bo przecież sklep handluje także srebrem, platyną i palladem, a jednocześnie ma w ofercie monety miedziane i miedzioniklowe oraz całą gamę akcesoriów. Jeden numer zamówienia zostanie więc wygenerowany przez osobę, która kupiła kapsel do monety za 2 zł, a za chwilę inna osoba wygeneruje kolejny numer zamówienia, wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych na kilka uncji złota. Na przestrzeni tych 4,5 roku, z grubsza, to wszystko się jednak uśredni i ufam, że to pozwoli nam wyciągnąć wnioski, które powiedzą trochę więcej niż plotki. Zacznijmy więc od ogólnego obrazu, czyli wykresu pokazującego zależność numeru zamówienia od daty. Numery zamówień zostały tutaj przesunięte, tak aby pierwsze moje zamówienie miało numer 1. Spoglądanie w tej skali nie pozwala na szybkie wyciągnięcie jakichś wiążących wniosków, musimy więc wspomóc się odrobiną matematyki. Zajmijmy się najpierw latami 2019-2022. Analizę tego, co działo się w roku 2023, zostawimy na koniec. To, co od razu rzuca nam się w oczy, to fakt, że w tym czasie wzrost liczby zamówień był wyraźnie szybszy niż liniowy. Dopasowanie linii prostej do naszych danych bardzo słabo oddaje ich zachowanie. Spróbujmy więc dopasować wielomian drugiego stopnia, czyli parabolę. Tym razem owo dopasowanie wygląda znacznie lepiej. Gdy jednak uważnie przyjrzymy się wykresowi, zobaczymy, że na samym początku realne punkty znajdują się pod dopasowaniem, a na końcu nad nim. To oznacza, że liczba zamówień zmieniała się bardziej dynamicznie. Musimy więc dopasować wielomian wyższego rzędu. Owo dopasowanie widzimy na kolejnym wykresie i widać wyraźnie, że tym razem przebieg dopasowanej krzywej zdecydowanie lepiej oddaje rzeczywistą liczbę zamówień. A skoro musieliśmy użyć tutaj aż wielomianu trzeciego stopnia, przyrost liczby zamówień w latach 2019-2022 był naprawdę imponujący. Dynamika była tak duża, że liczba ta nie tylko nie przyrastała ze stałym przyspieszeniem, ale nawet owo przyspieszenie zwiększało swoją wartość z czasem. Aby przedstawić Wam konkretne wartości, rozbijmy to wszystko na poszczególne lata. W 2019 roku liczba zamówień przyrastała odrobinę szybciej niż liniowo, ale linia prosta daje dość rozsądne dopasowanie i mówi nam o tym, że w tym roku średnia dzienna liczba zamówień sięgała prawie 77, co daje trochę ponad 28 tysięcy zamówień w ciągu roku. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli mówimy o średniej dziennej liczbie zamówień, mamy tutaj na myśli dni kalendarzowe. Gdyby chcieć podawać liczbę zamówień na dzień roboczy, byłaby ona o około 40% wyższa.
W roku 2020 widać kolejne przyspieszenie. Nadal mamy odkształcenie od wzrostu liniowego, ale znów jest ono niewielkie i dopasowanie linii prostej pozwala nam na oszacowanie średniej dynamiki. W tym okresie średnia liczba zamówień wzrosła do około 140 dziennie, a więc w całym roku osiągnęła poziom ponad 51 tysięcy. W roku 2021 znów mamy zmianę trendu, a jednocześnie wygięcie naszej krzywej i jej odstępstwo od linii prostej jest jeszcze większe. Dynamika wyraźnie przyspieszyła w drugiej połowie roku. W efekcie średnia dobowa liczba zamówień wzrosła do około 250, co daje ponad 91 tysięcy zamówień rocznie. Choć już poprzedni wynik wydaje się imponujący, przebija go rok 2022. Już tylko rzut okiem na liczby na osi pionowej wyraźnie pokazuje, że w tym czasie liczba zamówień przyrosła zauważalnie o ponad 100 tysięcy. Dopasowanie linii prostej do tych danych pozwala nam uzyskać dokładną liczbę, która wynosi 330 zamówień dziennie, czyli lekko ponad 120 tysięcy zamówień rocznie. Tak imponująca wartość potwierdza to, co wiedzieliśmy z innych źródeł, czyli fakt, że rok 2022 na rynku metali szlachetnych w Polsce był najlepszym w całej historii. Zobaczmy więc, co działo się w roku bieżącym. Odpowiedni wykres mamy właśnie na ekranie. Tutaj dopasowanie jednej linii prostej zdecydowanie się nie sprawdzi, bo w połowie marca widać wyraźne załamanie trendu. Zdecydowanie więc warto dopasować tutaj dwie proste. Pierwszą dla okresu od początku roku do połowy marca, a drugą od połowy marca do końca czerwca. Nie trzeba jednak żadnych dopasowań, żeby stwierdzić, że początek roku był wciąż świetny. Przecież w okresie od stycznia do połowy marca liczba zamówień wzrosła o około 30 tysięcy. Dokładna wartość to 509 zamówień dziennie i jest ona wyraźnie większa niż w rekordowym roku 2022. Gdyby takie tempo utrzymało się do końca 2023 roku, zakończyłby się on imponującym rezultatem ponad 185 tysięcy zrealizowanych zamówień. Świetny wynik w pierwszym kwartale 2023 roku nie powinien nas jednak dziwić. Przecież na przełomie lutego i marca wybuchł kolejny kryzys bankowy, który wprowadził sporo niepokoju i ludzie znów zwrócili swoje oczy na bezpieczną przystań w postaci metali szlachetnych. W połowie marca przyszło jednak pewne opamiętanie. Jest to najprawdopodobniej związane z tym, że dokładnie wtedy w polskiej złotówce cena spot złota zaczęła ocierać się o 8900, a to oznacza, że jednouncjowe monety bulionowe były wtedy oferowane u dealerów za kwoty ponad 9000 zł. Takie poziomy ostudziły zakupy i przyrost liczby zamówień stracił swoją dynamikę. Zasadnym jest jednak pytanie, jak mocno stracił. Dopasowanie linii prostej do danych z drugiego kwartału 2023 roku pokazuje, że średnia dobowa liczba zamówień wyniosła 321. Spadek z wartości trochę ponad 500 obserwowanej w pierwszym kwartale jest więc bardzo duży. Z drugiej strony warto pamiętać, że w rekordowym roku ta średnia wartość wynosiła 330, a więc była nieznacznie większa od owych 321, które uzyskaliśmy ostatnio. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę błędy i ograniczenia naszych szacunków, obie wartości są praktycznie ze sobą zgodne. Można więc powiedzieć, że w drugim kwartale 2023 roku tempo przyrostu zamówień było bardzo podobne do tego, jakie widzieliśmy przez cały rekordowy rok 2022, a jednocześnie wyraźnie lepsze niż w roku 2021, który także był uznawany za bardzo dobry. Co więcej, gdy uwzględnimy całość analizowanego okresu, widać, że w owe 4,5 roku sklep wykonał prawie 330 tysięcy zamówień, co daje średnią ponad 73 tysięcy zamówień rocznie i praktycznie równe 200 zamówień na dzień kalendarzowy. Skoro więc po małym załamaniu, które przyszło w marcu, utrzymywany jest poziom 321 zamówień dziennie, nadal jesteśmy znacznie powyżej średniej z ostatnich prawie 5 lat, które przecież były dla rynku metali szlachetnych bardzo dobre. Analizowane dane nie pokazują więc żadnego załamania sprzedaży, lecz raczej powrót do bardzo dobrego poziomu z roku 2022. A skoro utrzymywane są wartości z roku rekordowego, na pewno nie można mówić o żadnym poważnym kryzysie na rynku metali szlachetnych. Oczywiście cały czas należy pamiętać, że przedstawiana analiza dotyczy tylko i wyłącznie jednego sklepu. Co prawda sklepu bardzo dużego, który w ostatnim czasie w każdy dzień pracujący obsługuje grube kilkaset zamówień, ale wciąż jest to tylko i wyłącznie jeden podmiot. Ekstrapolowanie jego sprzedaży na cały rynek jest więc nadużyciem, ale jeśli nie mamy innych metod, musimy uciekać się do takich sztuczek, żeby uzyskać jakiekolwiek dane. A chcąc podejść do sprawy bardziej humorystycznie, można powiedzieć, że zapaść na rynku metali będzie wtedy, gdy w omawianym sklepie znów wszyscy klienci będą częstowani czekoladkami Lindt. Tak było w latach 2018 i 2019, gdy na rynku panował spokój, klientów było jak na lekarstwo, a każdy z nich mógł wyjść ze sklepu nie tylko ze złotem lub srebrem,
ale także z buzią umorusaną czekoladą. Niedługo potem czekoladki Lindt zostały zastąpione ich tańszym zamiennikiem, a następnie zniknął nawet ten zamiennik i nie ma go już od około 3 lat. Tak więc, gdy podczas następnych zakupów znów zaczną częstować mnie czekoladą, zacznę się niepokoić i myśleć o zapaści. Na razie śpię spokojnie. Mam nadzieję, że ta prosta analiza przypadła Wam do gustu i pozwoliła wyrobić sobie opinię o obecnej sytuacji na rynku metali szlachetnych. Dziękuję tym samym za uwagę i polecam się na przyszłość. Do następnego razu.